Święta, święta i po świętach, a grać w coś przecież trzeba. Niestety styczeń, podobnie jak ubiegły miesiąc, będzie okresem posuchy i składa się głównie z portów pomiędzy różnymi platformami. Osoby, które już miały okazję zaznajomić się z oryginalnymi wersjami tych tytułów, mogą zaoszczędzić nieco gotówki. Pozostali mają okazję zapoznać się z wcześniej niedostępnymi produkcjami, które warto ograć. Niechaj styczniowy spokój zwiastuje nam prawdziwą ciszę przed burzą. Raiden i jego ostry jak brzytwa miecz lądują na poczciwych pecetach. Jest to świetna wiadomość dla miłośników gier akcji i wszelakich slasherów. Na ekranie dzieje się sporo, nie ma czasu na nudę, a możliwość pocięcia na drobne kawałki prawie wszystkiego dookoła przynosi nie lada frajdę. Gra na konsolach została ciepło przyjęta zarówno przez media, jak i samych graczy. Zatem jeśli deweloper nie spieprzy czegoś z optymalizacją na blaszakach, to otrzymamy kawał solidnej gry. I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. Kolejny port, tym razem z mojej konsoli na duże plus komputery. Dzięki ulepszonemu gameplayowi, głębszej fabule i grafice HD, Liberation stanowi pełnoprawną część uznanej serii. Jest rok 1765. Sytuacja na północy zaognia się, a siły hiszpańskie szykują się do przejęcia kontroli nad Luizjaną na południu. Muszą jednak wziąć pod uwagę Aveline, śmiercionośnego asasyna, który użyje każdej możliwej broni i umiejętności w swoim arsenale, by pomóc w osiągnięciu niepodległości. I fight for you. Legendarny Rambo powraca w nowej grze wideo, której autorem jest krakowskie studio Teyon. Tak, nie przesłyszeliście się, grę o Rambo robią Polacy. Czego się tutaj spodziewać? Dużo strzelanin, błysków, szybkiej akcji i tego, że to nie będzie standardowy tytuł FPS. Gracz bowiem, podobnie jak w serii House of the Dead, steruje wyłącznie celownikiem, zaś postać porusza się sama. Graficznie cudów się nie spodziewajmy. Za to jeśli chodzi o dźwięk, to możemy się spodziewać dialogów żywcem wyjętych z filmowej trylogii. Po ponad dekadzie Might and Magic RPG powraca w unikalnej formule i z nowym zestawem ulepszeń. Zagrasz w grupie czterech poszukiwaczy przygód zaplątanych w intrygę i polityczne machinacje rozgrywające się w Kartal. Miasto będące na krawędzi secesji staje się łupem konkurujących ze sobą frakcji walczących o kontrolę. Twoje czyny wpłyną na los miasta. Might and Magic 10 Legacy to gra wierna tradycji gatunku RPG z widokiem z pierwszej osoby. Od początku Dragon Ball Z był sceną niesamowitych walk między Goku, jego przyjaciółmi i ich wrogami. Tym razem wracają z jeszcze większym hukiem. Po grach takich jak serie Budokai, Tenkaichi oraz Raging Blast, Dragon Ball Z powraca z całkowicie nową produkcją, w której współpraca będzie najlepszym rozwiązaniem do pokonania straszliwych przeciwników. Im więcej wrogów stanie na twojej drodze, tym więcej sprzymierzeńców będziesz musiał zgromadzić. A wszystko to, aby otrzymać jeszcze więcej frajdy ze wszystkich dostępnych trybów gry. Następny, już ostatni port w tym zestawieniu, czyli restart serii Tomb Raider, trafia na konsolę nowej generacji. Lara Croft ma być jeszcze piękniejsza, tak samo jak otaczające ją środowisko. Model głównej bohaterki ponoć został usprawniony, a jej fryzura jest jeszcze bardziej szczegółowa. Oprócz ulepszonej oprawy graficznej w natywnej rozdzielczości 1080p otrzymamy cyfrową wersję komiksu Dark Horse, mini album z grafikami firmy Brady Games oraz materiał dokumentalny Final Hours, a także wszystkie dodatki DLC.